Witamy Państwa serdecznie. Szykuje nam się tu wieczór pełen piłkarskich emocji. Pierwszy gwizdek powinien zabrzmieć już za chwilę. A o właściwą atmosferę zadbają dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed Państwem dwie drużyny rywalizujące w Division Rivals. Pani plaster, ale przecież nie oni pierwsi będą go próbować. De Bruyne! Sędzia się nie waha i gwizdze po tym zagraniu. Rzut karny. Byłem przekonany, że sędzia po odgwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. A tu nic z tego. I piłka w siatce! Dla strzelca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. No i zespół Founder wznawia po stracie bramki. Muszą teraz skupić się na odrobieniu straty. A teraz przestrzeń na skrzydle, może to wykorzystać. Kevin De Bruyne. Strata piłki teraz. Piłka trafia do Haalanda. Nie ma gola! Świetna interwencja! Teraz może być groźnie. Piłka w bramce! Znowu to zrobił! Zastosowana korzyść. Gra idzie dalej. Kibice krzyczą, żeby strzelał. Jest gol! Dzięki tej bramce odzyskują prowadzenie. Mają sobie sporo okazji i robią wszystko, żeby tu wygrać. Erling Haaland. I jest! Trafia do siatki. Zabrakło precyzji. Mogą teraz tego żałować. Bramka! No i mamy otwarcie wyniku w tym meczu. I gra rusza znów po bramce. Czy Founders zdoła odrobić stratę? Mają czas. Haaland. Okazja, może być groźnie. I gol! Błyskawiczna odpowiedź. Strata bramki jakby ich podrażniła. Natychmiast wyrównują stan spotkania. Kevin De Bruyne zagrają na środku linii pomocy. W ataku natomiast zobaczymy Erlinga Haalanda współpracującego z Messim. Przesuwa się teraz z piłką w pobliżu pola karnego. Gol! Ależ mamy mocny początek tego spotkania. Piłka trafia do Haalanda. Okazja! Z piłką Robert Lewandowski. I Lewandowski! Tak, i kolejna bramka! Trzy gole przewagi, to jest przepaść! Z ciężaru gry na drugie skrzydło. Piłka trafia do Haalanda. Co zrobi w tej sytuacji? Proszę Państwa, kolejna bramka. Odjeżdżają na cztery gole. To się nazywa deklasacja. Udane podanie i przechwyt. Garincha, piłka do Futre, Paulo Futre, no w końcu bramka! Udało im się, mamy pierwszego gola! No wreszcie coś wyniknęło z ich dotychczasowej przewagi.
Ginter z piłką. Leo Messi. Zdecydowanie, ale czysto. Nie! Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca. Uwaga, czy teraz będzie okazja? O rany boskie, co tu się dzieje? Kolejny gol, to w drugą stronę. Czy ktoś powstrzyma to całe szaleństwo? Witamy Państwa, mamy dzisiaj szczęście do pogody, oby równie ładne widowisko czekało nas na murawie. Nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentowania tego meczu razem z Jackiem Laskowskim. Przed Państwem dwie drużyny rywalizujące w Division Rivals. W tak ważnym meczu spodziewamy się, że emocje sięgną zenitu. Obecnie spisują się rewelacyjnie. Ostatnich kilka spotkań było pasmem sukcesów. Myślę, że fani na stadionie mogą mieć dziś prawdziwą radość. Niezgodne z przepisami to zagranie. Odgwizdany rzut wolny. A oto startowa jedenastka drużyny Founders. Między słupkami stanie Ederson. W obronie Pau Torres wystąpi obok Saliby. Kevin De Bruyne oraz Michel Ballack pokażą się. Ederson wprost nie mógł obronić lepiej. Wspaniale, wspaniale teraz bramkarz. Ja już widziałem piłkę w siatce, to było potężne uderzenie głową. Nie mam pojęcia, jak udało mu się je zatrzymać. Losy tego meczu, jak dobrze wiemy, praktycznie w pojedynkę dzięki przebłysku. Popatrzmy, bo ta akcja nabrała tempa. Ależ to była okazja! Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony, to powinien być gol. Nie patyczkował się teraz, wybił daleko. De Bruyne wrzucił szósty bieg i zbliża się do pola karnego. Szansa! Mogą zaraz prowadzić. I mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło. Zobaczymy, co dalej. Prowadzą zatem 1-0. Ciekawe minięcie teraz. Dalej, uwaga! Kevin De Bruyne. Uwaga, będzie okazja. No i błyskawicznie kolejny raz trafiają do siatki. Drużyna przeciwna wydaje się rozbita. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Niestety, traci piłkę. A teraz zagranie do Kane'a. Kibice zdecydowanie domagają się strzału. Piłka wybita za linię końcową, czyli zaraz będziemy mieli rzut rożny. Zagrywa ją na dalszy słupek, może być groźnie. Wybicie. Obrońca pokazał, że zna swój fach. Mogą teraz skontrować, mają dobre opcje. Piłka do Messiego. I proszę, bramkarz był na miejscu. Barnes na skrzydle, ma trochę miejsca, co zrobi? Złapią kontakt. Wybronił to, ale co teraz? Miało być groźnie, ale jednak nie tym razem.
Winter z piłką. Kevin De Bruyne. O, i to był książkowy odbiór piłki. Czy teraz złapią kontakt? Piąstkuje. Niebezpieczeństwo oddalone. Doskonale się ustawił. Znakomite ustawienie i przechwyt. Spójrzmy, co teraz zrobi z piłką. I bramkarz górą. No, kibice teraz się obudzili. Liczą, że może w ten sposób zespołowi uda się zdobyć bramkę kontaktową. Ponownie wznowią z rogu boiska. Rzutka Modricia w szesnastkę. I za chwilę powtórka z rozrywki. Rzut rożny. Laudrup. No i już po akcji. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. I De Bruyne przy piłce. Zagranie w okolice pola karnego. Obronił to. Z rożnego w okolice jedenastki. Dobrze to broni bramkarz. Wyjaśniona sytuacja. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie. Do bramki niedaleko. Dobrze bramkarz. Spokojnie interweniuje. Piłka poza boiskiem po tym wejściu. Udana interwencja. Drużyna Founders rozpoczyna atak. Będą szukać okazji. Zobaczymy, co obrona z tym zrobi. Ależ okazja dla Messiego. Piłka wciąż w grze po tej interwencji. Tak, bramka! Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma. Do bitki nie dało się już wyjąć. Robi się coraz groźniej. Okazja przed nim teraz. Po tej interwencji piłka nadal w grze. Ależ tutaj kapitalny blok. Uwaga, ma szansę. I gol! O rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Niezły ten strzał. Na pewno trzeba pochwalić próbę. Ale nadal przegrywają dwiema bramkami. Cóż, próbować zawsze warto. Co mają do stracenia? Tak więc przed nami tylko jedna dodatkowa minuta. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. No i po zagrożeniu dobry odbiór. Saliba. Bardzo ładne dogranie. A teraz świetny odbiór. Może być groźnie. Uwaga, groźnie. Tak, znowu bramka. Co za mecz. Olbrzymie straty niemal całkowicie odrobione. Piłka nożna jest niesamowita.
Founders tracą piłkę. Barnes zabiera piłkę we własnym polu karnym. Kluczowa interwencja. Jamal Musiala. Piłka trafia do Haalanda. Nie, nie daje się zaskoczyć. Tu mogło być po meczu, ale ta parada wprost nie bywała, co oznacza, że nadal potrzebują tylko jednego gola, żeby wyrównać. Wykłada piłkę na przedpole. Udało się, wyrównują! Jaka to była cenna bramka, a niby było już po meczu. Wjeżdża jak w masło. Uwaga! Może strzelać! A więc bramka! Kibice w siódmym niebie. Udało się objąć prowadzenie. Pau Torres. Przejęcie piłki. Koniec akcji. Modric teraz przy piłce. Teraz Lewandowski. Bramka! Zaraz. Jest sygnalizacja spalonego. Prowadzą zatem 1-0. Kevin De Bruyne. Christian Ginter. I zaczynamy z linii bocznej. Balak. Ruben Neves z piłką przy nodze. No, chyba trafi! I gol! Błyskawiczna odpowiedź! Strata bramki jakby ich podrażniła, natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. Jude Bellingham. Faul. Gwizdek. Wolny. Sędzia nie ma wątpliwości. Jude Bellingham. Czy zdecyduje się teraz na strzał? A teraz Balak. Teraz Haaland. I oto z piłką Leo Messi. Niesamowicie teraz ryzykował, wykonując ten wślizg, ale nie zawiódł. Wyraźnie teraz słychać kibiców niezadowolonych z decyzji arbitra. Domagali się rzutu karnego, ale sędzia postanowił inaczej. Gra toczy się dalej. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Diani. Ramirez. Dobrą teraz budują akcję ofensywną. Mają tutaj chyba kilka opcji rozegrania. Broni, ale piłka wciąż w grze. Odważnie i skutecznie. Brawo! Ależ teraz interwencja bramkarza. Dzięki niemu wciąż mamy remis i wszystko jest tu jeszcze możliwe. A teraz szansa dla nich. Co zrobią z piłką? Messi przy piłce. O, przyjmuje teraz na siebie groźnie wyglądający strzał. Nie ma faulu. Czysty, skuteczny atak. Piłka jest jego. A teraz Balak. I De Bruyne przy piłce. Wciąż utrzymuje się remis. Spokojnie budują akcję.
Piłka trafia do Haalanda. Gol, proszę Państwa, był bezlitosny. Możemy podziwiać to zagranie jeszcze raz. Ładne, pewne uderzenie z bliska. Świetna bramka, brawo. Przez ostatnie 15 minut to drużyna Founders zdominowała posiadanie piłki. Widać, że nie zadowala ich jednobramkowe prowadzenie. Mają pewnie świadomość, jak niewielka to przewaga i mocno starają się, by ją powiększyć. A teraz świetny odbiór, może być groźnie. Gol! Kolejna bramka! Ta przewaga zaczyna niebezpiecznie rosnąć.